jest piękna stara ściana, cegły wypłukane przez wodę. Widać, że ta ściana stoi tutaj już dobre kilkaset lat. Niektóre te cegły są naprawdę zniszczone. Myślę, że to jest idealna ściana, żeby na niej zaznaczyć pamięć o ludziach, którzy tu mieszkali, a których już teraz nie ma. Jestem w Węgrowie, to jest targowisko miejskie. Tutaj się odbywają targi w piątki i wtorki, ale ja zapraszam tutaj w niedzielę, 9 czerwca, w godzinach popołudniowych, myślę, że koło 17-18. Ta ściana znajduje się zaraz koło rynku, wystarczy przejść takim przesmykiem obok ratusza. I co ja chcę tutaj zrobić? Chcę tutaj napisać: tęsknię za tobą, Żydzie. Chodziliśmy dookoła, rynek bardzo piękny, spotkaliśmy trochę ludzi, takie malownicze obrazki człowieka na wózku, który karmi gołębie przed domem, ewidentnie pamiętającym czasy żydowskie. Widzieliśmy dom rabina, drewniane domy na ulicy Narutowicza, no niezwykły, wielki, taki rozłożysty kościół, bazylikę, która dominuje nad całym miastem. I myślę, że jak się spojrzy na to lapidarium węgrowskie, taką kupę kamieni, macew zrzuconych na jedno miejsce, jako jedyne w zasadzie miejsce, które wspomina kiedyś istniejącą tutaj społeczność żydowską, to aż się chce jakoś bardziej ich upamiętnić. Będzie telewizja holenderska, która chce pokazać jakiś pozytywny sygnał z Polski. I może uda nam się ten sygnał pokazać. Tutaj, na tej ścianie. Albo na innej ścianie. Na sugestie jestem otwarty. Bardzo fajna ściana na przykład znajduje się przy plebanii. Zapraszam, będę miał wałki, kredę, farbę. Proszę też o udostępnianie tego filmu dalej, do Węgrowian. Niech się wszyscy dowiedzą. Dziękuję. Jeszcze pan iść raz do kościoła, no. Bo pan idzie nie z tymi drzwiami dużymi, tylko małymi. No ale po co? Po co? Tam jest lustro Twardowskiego. A wiesz pan, jak Twardowski chciał się pozbyć kłopotów, to mówi... To na księżyc poleciał.